Witam w drugim odcinku Farminga. Dzisiaj na taśmę rzucamy TMR. Okej, pięknie on chodzi. Okej, trzeba zobaczyć, jak to w ogóle. Okej, sior daje radę. Dobra, na razie sobie zużymy. To nie jest nam to potrzebne. Idźmy sobie na zakupy. Tutaj ciągnik niech nam chodzi. Więc tak, proszę Państwa. Ile ona tutaj? Jedną kupujemy. Następnie jedną. Jedną. Sieczka, TMR 1, kieszonka, siano 1 i trawa 1. Dobra, i teraz powinno nam się udać tutaj ukręcić TMR-u. Okej. Wiem, że to może nie jest realne. Tabela nie jest obsługiwana. Okej, czyli trawa jest w innym tym. Dobra. Temer. Czyli trzeba ją wziąć tak. Musimy tu kręcić. Te dwa TMR-y wchodzą prawie. No. Oczywiście, że siano, które jest tu oczywiście nam. Wow. Potrzebne, ale za dużo dałem teraz siana czy słomy. Trzeba trochę zredukować. Nie wiem, jak to mocno się zredukuje, ale musi się nam dość dużo zredukować. No. Dobra. Mamy pierwszy TMR ukręcony. Jedziemy. cztery tysiące. Nie wiem, na ile to nam wystarczy. Wow. Ale powinno nam na trochę wystarczyć. Przynajmniej do krów. Dobra. No, ciężko mam. Jeszcze jak się TMR włączy się, nożyce w TMR-ze, to już w ogóle no ciężko. Ale to i tak jest mocny ciągnik, moi drodzy. Jak na tą gospodarkę na razie to jest bardzo dobry. Dobra. Oj, oj, wpadłbym prawie do. Dobra, TMR leci, leci.
Wiem, że to może nie jest realne, bo tak się nie powinno kręcić TMR-u, no ale niestety musimy tak szybko to ukręcić. No dla zwierząt tylko, chodzi o to, dla nich, nie? O, tu mam, widzę, że pracownik skończył prawie. No dobra. Jedziemy. Dobra, to tu niech się sypie. O, tak. Zapomniałem, że tutaj trzeba ten margines zrobić. O Jezus. A nie, dobrze postawiłem w miarę. Nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej, ale jest okej. O! Wjechałem do rowu. Okej. I co my możemy jeszcze siać w tym miesiącu? Szczerze, owies. Tu z tych nic, soje, sorgo jeszcze można by było posiać. Jak wygląda sorgo? O nie! Kurwa, źle zrobiłem. Nie to, co chciałem. A, no i tak, jak puszczam pracownika, to muszę wyłączyć kupowanie. Tu. No. Bo w ogóle mi nie zużył nasion. A przecież nie, kupiłem nasiona i nawóz. Bez sensu. Tylko pieniądze z żaru, z konta, że tak to określę. To było... Czekajcie, jak to się zmienia? Y. To jest sorgo? Sorgo chyba tak. Tak. Dobra. I tu mamy sorgo. Jak wygląda teraz sytuacja z krówkami? No, no jest, jest. Tylko tak, trawa. Trawy nie mamy. Ale to ogarniemy. Bo trawę teraz ja skosiłem. Dobra, zrobimy tak, pojedziemy jeszcze raz po po tamto wszystko, co jest, ukręcimy, ile tego tam będzie, przywieziemy i po prostu resztę się tutaj dorobi. Pierwsze pole już jest pięknie zrobione, cieszę się bardzo. Tutaj już nam sorgo się robi. Myślę, żeby tutaj może winogrono zrobić i zrobić właśnie tutaj do fabryki soki winogronowe, jakieś przetwórstwo, może coś gdzieś kiedyś zobaczymy. Póki co ciężka rola, ciężka praca w polu, chociaż z takimi maszynami, jakie mam, myślę, że nie będzie to problemem. Możecie też napisać w komentarzu, co wy o tym myślicie, czy jak na takie gospodarstwo średnie, jakie mam maszyny, to czy jest to jednak jeszcze za mały sprzęt, czy jest akurat odpowiedni taki, wiecie. Pierwszy odcinek jest bardzo
Wow. Jest bardzo długi, 54 minuty aż trwa. Powiem wam, że nie spojrzałem po prostu na ilość, na czas, który leci. Okej. Myślę, że sobie podjedziemy tutaj od tej strony. Już sobie włączamy. Okej. I tak, tona. To sobie wróćmy. I tutaj mamy. Okej. Idealnie, proszę bardzo, zobaczyć. Tego nie potrzebuję, nie wiem, teraz tak, jedna kisionka, bo to będzie za mało. Łoma jedna. Kisionka jedna. Okej. Dobra, jak to się tam sypie? O, akurat. No. Dobra, teraz tak, musimy jedną trawę kupić. Jedną trawę, żeby to trochę wypoziomować. Nie wiem, czy trawę, czy siano. Właśnie. Chyba trawa tu nie jest przyjmowana, tak mi się wydaje, bo to też jest chyba trawa, nie? Tak, czy kupiłem nie to. No, trudno się mówi. Ale trawę one też potrzebują. Czyli ja bym potrzebował siano. Tą mniejszą belkę kupimy. Dobra, podjedziemy sobie tam. Nie będę latał, nie? Okej. No to spada. Do końca i jeszcze nie chciałbym dodatek kupić. TMR, o. Gdzie to jest? Tu. No i okej. A zrobimy teraz w ten sposób jeszcze, bo nie będzie mi się chciał tu specjalnie po te... po te dwie belki przyjeżdżać. To ja się tu, o, jedną się tu wrzuci. Wiem, że to może nie jest to tak, jak powinno wyglądać, ale no... O, dwie belki, tyk. Czekajcie, bo muszę wejść sobie, żeby tutaj, o, złapać do środka. I lecimy. Zatrzymusło. Nie
jedziemy. Hamulce tutaj są, powiem wam, że dobre. Dobrze, tutaj nam elegancko. Aha, on też jakoś tak dziwnie ląduje, że. No dobra. Trzeba będzie tam ten. Teraz tak. Tutaj mamy jak? Słomy nie ma, 23. No to tutaj jak to wjedzie? Czekajcie. Gdzie to jest? Muszę wyskoczyć na górę. O! O! Ile tutaj? Prawo 7.30. Dobra, wjeżdżamy. Czy tutaj nam wystarczy to wszystko? Wystarczy. No. Dobra, teraz tutaj 3. No halo, tu chciałbym wskoczyć. Tabelka? Tak, tabelka też poszła stąd. Dobra. Czyli teraz tylko sianem trzeba było słomę przywieźć. No ale dobra, to już w następnym odcineczku przywieziemy, ale on jest brudny, no ale widać, że pracuje. Dobra, mam pięknie siano, trawa, TMR-u tutaj 100% powinno być, ale nie wiem, dlaczego mi TMR nie chce wejść. Co to jeszcze? 50% nawiezienia, pierwsza faza nawiezienia jest. Ile mam minut w ogóle odcinka, bo to też jest, wiecie, ważne. Czekajcie, muszę zobaczyć, jak w ogóle wygląda u mnie 17 minut. O właśnie, muszę. Dobra, ja tutaj daję sobie teraz film. Ustaw jako premierę. Miała być 10, tak? 10. Zaplanuj. A my może w tym czasie. No i tak mamy jeszcze 17 minut. Jest to jeszcze. To jeszcze myślę, że można by było może oprysk zrobić, a w następnym odcinku zajmiemy się naszą trawą. O, co tu aż tak? Aha, bo tu górka jest, dobra, już rozumiem. Ja przez chwilę myślałem, że tu mam płot, nie? Rozłóżmy sobie. Nie pamiętam, na jaką to szerokość roboczą robiło.
A nie, dobra, czyli tutaj nie muszę tego robić. Aczkolwiek muszę zrobić na pewno tam, między tym przejazdem. Też nie? O proszę. Czyli no dobra. W takim razie nie trzeba tej robić tej pierwszej warstwy, ale a dlaczego on tutaj mi robił, a tutaj już mi nie robi? Czekajcie. Aha, bo to jest 100% nawiązane, a tutaj mamy 50. Dobra, rozumiem już. I teraz pytanie, czy ja przejadę sobie tu? Bo tu powinienem mieć czysto teoretycznie 50 plus następna warstwa, nie? Czyli stówka powinna być. No dobra, zobaczymy. Tak mi się przynajmniej zdaje, że to jest 50, 20, 50, no chyba tak powinno być. Są trzy fazy. No zaraz się przekonamy. Chyba tak. Teraz będzie chyba jako... czekajcie, bo tu mam teraz ile? Nawiezione 0. Nawiezione 50 i to będzie drugie nawiezione, dobra. Czyli tak jak myślałem, że to będzie tak. Tylko teraz pytanie, czy tutaj będzie wymagane? Nie. Okej. Okay. Zobaczymy teraz, jak tu to wygląda. Tutaj też to trzeba będzie zrobić. No dobra, to jedziemy. A poczekaj, bo... Nawiezione wymaga wapna. No nie, no jest. Wapno rzucone chyba. No dobra, to najwyżej się zrobi tak, że... Objedziemy to i w prawo pojedziemy, bo tu chyba raczej nawiezienie jest. Za bardzo odjeżdżam. Marnuję cenny nawóz na tą strefę. O, tak jak teraz. A nawóz kosztuje tutaj. Pieniędzy też nie ma dużo, a trzeba tutaj zrobić tak, żeby to ładnie spiąć ze sobą. Ludzie mi ciągle pisze. Tutaj delikatnie sobie podjedziemy. O tak. Powinno nam wystarczyć nawozu. Ewentualnie jak nie, no to zadzwonię do chłopaków i przywiozą. Po prostu już w następnym odcinku byśmy mieli nawóz tak to już przywieziony. Jeżeli nam tu braknie. Aczkolwiek myślę, że nie powinno nam tu braknąć. Ale to wiadomo, wiecie. O! Zaraz szeroko. Także dzisiaj akurat takie trzy akcje faktycznie, znaczy sianie, nawożenie
No jest trochę tych akcji, widzicie, praca w tym sezonie od kwietnia już jest ostra, tak żeby jak największe zyski zrobić. Jeszcze nam zostało jedno pole, nie, pierwsze, no, to jeszcze tylko to pole, co teraz właśnie robię, zostało nam do ogarnięcia. To pole, które kupiłem, trzeba będzie zobaczyć, jak ono wygląda. Jest to trochę. Dobra. No to akurat nam półka zostanie. Bo tutaj się chyba nie da się zwiększyć. To już jest maksymalny jego rozrzut. Mamy Krafta. Dobrze mówię, to jest Kraft? Brendal. Brendala mamy rozsiewacz. Znaczy na ten nawozu, rozsiewacz nawozu. Dobra, to polecimy sobie już teraz tak. No tutaj trochę nam niestety na tym stracimy. No w sumie i tak to będziemy orali tą miedzę potem. Nie w tym sezonie, już na zimę. Myślę, że zimową orkę zrobimy tych miedz, żeby je tylko jak najbardziej do przejazdu jednego zrobić. 57 tysięcy na koncie. Nie jest to takie aż złe. 3 pola, 4 właściwie, plus łąka. Więc jest co tutaj nad czym pracować. No, ciągniki też dostają ostre wciry. Muszę to przyznać. Ale no, nic nie poradzę. O, tutaj nam widzę, że nie dosiał. Ale dobra, już tam. Kawałek taki, to wiecie, nie zmieni jakoś mega dużo w plonie. Czyli nie może z 10 jarling dojdzie. Ok. Będziemy sobie to odstawić. A ja chyba kupiłem gdzieś tu Karshera. Tak coś mi się zdaje, ale gdzie? Nie pamiętam. Gdzieś był kupowany, chyba. Mi się wydaje. Nie mam pojęcia. Dobra. Wstawimy sobie tutaj do cienia. Jak on sobie tu pochodzi. Odpocznie. 13350, dobrze, a ja co? Będę się z wami żegnął. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji oraz komentowania. Dzięki, że jesteście i oglądacie. Na razie, cześć!